Cześć. Dłużej nie ma sensu już tego odwlekać. Wracamy do przeglądu komiksu Studia Lane i dzisiaj zmierzymy się z tym tytułem. Nie będzie łatwo, ale wierzę, że razem damy radę. Oto Zaja. Scenariusz Jean-David Morvan, rysunki Juan Gyavey. Jedyny z czytanych przeze mnie komiksów Studia, o którym mogę powiedzieć, żałuję, że kupiłem. Nie przedłużajmy, zasubskrybujcie kanał, wciśnijcie dzwonek i zaczynamy. Twarda oprawa. Format standardowy, taki sam jak na przykład w opowieściach z czasów Kobry. Komiks wydany na grubej, błyszczącej kredzie, nie łapiącej odcisków palców. Cena okładkowa 89,90 zł na Gildii z delikatną zniżką. Pokazuję Wam edycję z okładką limitowaną, natomiast okładka standardowa wygląda tak. Na 212 stronach zebrano 3 tomy, które ukazały się we Francji nakładem wydawnictwa Dargu. Nie udało mi się ustalić daty wydania oryginałów. Internety podpowiadają, że dwie pierwsze części ukazały się w 2012 roku, a trzecia w 2013. Ale być może dotyczy to tylko edycji francuskiej, bo w 2009 roku Zaja zdobyła srebrną nagrodę w konkursie Japan International Manga Award zorganizowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Japonii. Za fabułę odpowiada Jean-David Morvan, scenarzysta z imponującym dorobkiem. Jego bibliografia na francuskojęzycznej bibliotece komiksu liczy aż 112 pozycji, wśród których znajdziemy m.in. Armadę, wydawaną w Polsce przez Egmont, oraz Irenę, publikowaną przez Timofa i jego cichych wspólników. Po tak doświadczonym autorze spodziewałem się dwóch rzeczy: ciekawej historii i dobrze napisanego scenariusza. Niestety nic takiego nie dostałem. Tytułowa bohaterka jest emerytowaną agentką Spirali, tajemniczej organizacji, na której członków poluje drownie tajemniczy zamachowiec. Zaja zostaje przywrócona do czynnej służby, aby wziąć udział w jego schwytaniu. Spirala zastawia pułapkę, dochodzi do pojedynku. I to w zasadzie cała fabuła dwóch pierwszych części. Jest nieskomplikowana i strasznie, strasznie rozwleczona. A potem następuje twist. I od razu uprzedzę, to nie jest twist w stylu znanym chociażby z filmu Szósty Zmysł, a więc taki, który kazałby nam spojrzeć na poznaną właśnie historię z całkiem innej strony. Jest to bardziej rozwiązanie, które zastosował Quentin Tarantino w filmie Od Zmierzchu do Świtu. Po prostu, niespodziewanie, opowieść zaczyna biec w całkowicie nowym kierunku. Problem w tym, że w przeciwieństwie do wspomnianego filmu, ten niespodziewany zwrot akcji nie sprawia wrażenia przemyślanego, zaplanowanego. Odbieram go bardziej jako taką rozpaczliwą próbę dratowania zmierzającej donikąd historii. I to próbę nieudaną, bo owszem, po 120 stronach komiksu Morvan prezentuje w końcu jakiś całkiem ciekawy pomysł, ale niestety, rozwijając go, idzie po linii najmniejszego oporu. I w efekcie druga część komiksu nie jest tak naprawdę dużo lepsza od pierwszej, a pierwsza jest bardzo, bardzo słaba. Zacznijmy może od tego, że komiks wydany niech będzie w 2009 roku czyta się tak, jakby napisano go w latach 80. Przyjrzyjmy się jednej z początkowych scen. Agent Spirali walczy z zamachowcem. Skoro nie chcesz mówić, to załatwimy to inaczej. Moja ręka ma 2 tony nacisku. Tak, miło z jego strony, że zdecydował się uprzedzić o tym przeciwnika. Zupełnie jak w starszych komiksach superhero, kiedy postacie w trakcie walki opowiadały o tym, w jaki sposób działają ich moce. Czytajmy dalej. Zablokował cios, a jego pięść przeszyła mnie na wylot. Postać opisuje nam to, co się dzieje na rysunkach. Ale akurat w tym przypadku może to i lepiej, bo patrząc na kadry, ciężko zorientować się, co właściwie widzimy. Nie mam już sił do walki, ale moi przyjaciele mnie pomszczą. Muszę znaleźć sposób, aby wysłać wiadomość do Spirali. To rozdrabniarka na śmieci. Została stworzona do niszczenia. Tutaj komentarz jest chyba zbędny. I tak to wygląda w zasadzie przez cały czas. Dialogów wzajem nie ma może za dużo, ale są tak fatalnie napisane, że przebijanie się przez nie strasznie mnie wymęczyło. Do tego dochodzą nie do końca zrozumiałe rozwiązania fabularne. Przykładowo, opowiem teraz kawałek historii. Nie wydaje mi się, żeby to był jakiś wielki spoiler, ale czujcie się ostrzeżeni. Umówmy się, że dopóki na ekranie widzicie tę sympatyczną świnkę, będę bardziej szczegółowo opowiadał o fabule. Możecie wyłączyć głos do momentu, aż ona zniknie. Zaja początkowo dowiaduje się, że jej misja będzie prosta i pozbawiona ryzyka. Ma zostać zatrudniona na jeden dzień,
jako hostessa na jachcie, na którym przekaże komuś walizkę. Nic trudnego. Jednak nasza bohaterka nie ufa swoim byłym pracodawcom i kontaktuje się ze znajomym hakerem, który ma dowiedzieć się, o co tak naprawdę chodzi. Tymczasem jednak Zaja w przebraniu hostessy trafia na jacht i wiecie, czego tutaj brakuje? Walizki, którą ma rzekomo przekazać. Nie widzimy, żeby od kogokolwiek ją dostała, nie widzimy, żeby komukolwiek ją przekazała. Nikt już o niej nie wspomina. Natomiast znajomy hacker przekazuje Zaji nowe informacje. Okazuje się, że na statku przebywa 342 agentów spirali oraz ich cel. Tajemniczy zamachowiec, bardzo niebezpieczny gość, najemnik, członek służb specjalnych, czyściciel, odnajdywał się w każdej roli, wykonywał najbardziej brutalne zlecenia. Hacker mówi Zai, że jej prawdziwym zadaniem jest udzielenie wsparcia czynnym agentom spirali w przypadku, gdyby mieli oni problemy z jego likwidacją. Nie potrafię zrozumieć, dlaczego Zaja dowiedziała się o celu swojej misji od jakiegoś hakera, a nie od osób, które odwołały ją z emerytury. Dlaczego wciskano jej bajeczkę o jakiejś walizce, zamiast powiedzieć prawdę, aby miała możliwość odpowiedniego przygotowania się do akcji? Jaki to ma sens? Albo coś takiego. Strona 36. Na sygnecie znajduje się zakrzepła krew. Udało mu się pozyskać DNA zabójcy. Dalej strona 73. Dowiadujemy się, że tajemniczy zamachowiec nigdy nie zostawił po sobie najmniejszego śladu, aż do chwili, gdy jeden agent poświęcił rękę i z próbki pobranej spod paznokcia udało się wyodrębnić DNA mordercy. Krew na sygnecie, którą, żeby nie było żadnych wątpliwości, pokazano nam w przybliżeniu, po kilku stronach zmienia się na DNA spod paznokcia. Takich wpadek jest w tym komiksie więcej. Mógłbym jeszcze wspomnieć o zupełnie nieinteresujących, pozbawionych jakiejkolwiek głębi postaciach, o bezsensownych scenach służących tylko i wyłącznie rozciągnięciu fabuły. Mógłbym pokazać wam fragment nieudolnie zrażnięty z Odysei Kosmicznej 2001, ale wydaje mi się, że macie już wystarczający obraz scenariusza. Odnoszę wrażenie, że został on stworzony w wielkim pośpiechu, tylko i wyłącznie po to, aby dać zajęcie rysownikowi. Za ilustrację odpowiada Juan Giavey. W informacjach przekazanych przez wydawcę możemy przeczytać, że jest on uważany za jednego z najzdolniejszych twórców nowego pokolenia z Azji, a jego unikalny i nieskrępowany styl graficzny sprawia, że podróż do świata, gdzie wirtualna rzeczywistość to codzienność, jest niezwykłym doświadczeniem. Tak na marginesie, na ani jednej stronie Zai nie pojawia się motyw wirtualnej rzeczywistości. Juan Giavey urodził się w 1983 roku na Tajwanie. Zadebiutował w wieku 23 lat komiksem Yasan, który doczekał się swojej publikacji na rynku francuskim. Komiks musiał spodobać się Mrowanowi, który wziął rysownika pod swoje skrzydła. W 2011 roku obaj panowie stworzyli komiks Infected. Jest to całkowicie darmowa publikacja, powstała na zlecenie Unii Europejskiej. W opisie znajdziecie link do wersji angielskiej, możecie się z nią zapoznać, rzucić okiem na rysunki, które, a zresztą przekonajcie się sami. Widać, że to darmowa publikacja. Natomiast w 2012 roku ukazał się kolejny album tego duetu, zatytułowany Kocham na śmierć. Rysunki w Zai są nierówne, z przewagą nie do końca udanych i niedopracowanych. Przez większą część komiksu miałem wrażenie, że oglądam niewykończone szkice. Często drożnice widać w obrębie tej samej strony. Mam nadzieję, że będzie to widać w kamerce. Spójrzcie, jak narysowane są liście na górnym kadrze, a jak na ilustracji pod nim. To tylko jeden z wielu przykładów. Z drugiej strony Huang potrafi zmieścić w rysunku tyle szczegółów, że nie można nie być pod wrażeniem. Przykładem niech będzie ta panorama miasta. To rewelacja, ale popatrzcie na kadr niżej. Co to takiego? Nie mam najmniejszego pojęcia. Ilustracje Huanga często są nieczytelne. Chociaż muszę zaznaczyć, że pod tym względem pomiędzy pierwszą a trzecią częścią komiksu następuje zdecydowana poprawa. Mimo to praktycznie na każdej stronie znajdziemy ilustrację, do której można mieć jakieś uwagi. Tak szczerze mówiąc, to im dokładniej przeglądałem ten album, tym więcej takich rysunków znajdowałem. Następnym problemem są kolory. Ta sepia niesamowicie drażni. Wolałbym już, żeby całość była czarno-biała. Poza tym w komiksie często zobaczymy różnice w nasyceniu barw, na przykład kolor nieba na stronie 107, 108 i 109. Czy w oryginale też to tak wyglądało?
Czy może raczej jest to jakaś wpadka po stronie polskiego wydawcy? Już prawie skończyłem się znęcać. Chciałbym wam jeszcze pokazać, że niekonsekwencje w ZAI dotyczą nie tylko scenariusza, ale i rysunków. Spójrzcie tutaj. Drugi kadr ZAI ewidentnie ma na szyi jakiś wisiorek. A na następnej stronie on znika. Odwrotna sytuacja? Proszę bardzo. Strona 88, kadr na samym dole, pasażerka nie ma nic na szyi, na następnym kadrze tak jest, wisiorek. Albo na stronie, a dobrze, skończmy już. Moim zdaniem ZAI to jeden wielki bałagan. Scenariusz pisany na kolanie, nierówne, miejscami nieczytelne rysunki. Specjalnie na potrzeby tego nagrania przeczytałem ten komiks raz jeszcze, bo bardzo chciałem znaleźć jakieś pozytywy. Ale zamiast tego trafiłem na jeszcze więcej wpadek, na które nie zwróciłem uwagi za pierwszym razem. Może hardkorowi fani science fiction znajdą w tym komiksie coś dla siebie, może fanom mangi przypadną do gustu ilustracje. Na necie można znaleźć bardziej neutralne, a czasami nawet pozytywne opinie. Jednak ja się rozczarowałem, ZAI nikomu nie polecam. Uff, cieszę się, że mamy to już za sobą. Z dotychczas wydanych komiksów Studia Lane zostały nam jeszcze Armie Zdobywcy, ale w zapowiedziach jest już kolejny tytuł. Metronom ma ukazać się pod koniec sierpnia w trzech wersjach okładkowych. Całkowity nakład to, uwaga, jedynie 750 egzemplarzy. Można więc powiedzieć, że mamy do czynienia z edycją limitowaną. Na 100% zobaczycie omówienie tego komiksu na moim kanale. Póki co, żegnam, usłyszymy się znowu za kilka dni. Cześć!